poproszę pana burmistrza miasta, aby nam przedstawił, powiedział troszeczkę na temat naszego miasta, ale... Państwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski. To już czwarty konkurs ekologiczny szkół specjalnych, obejmujący między innymi Wolsztyn, Lubsko, Zbąszyń, Zieloną Górę, Gubin, Sulechów, czyli całe województwo zielonogórskie. To niezwykłe spotkanie otworzył dyrektor szkoły podstawowej nr 4, pan Henryk Kaźmierczak, a po nim zastępca burmistrza, pan Andrzej Rogoziński, który przedstawił osiągnięcia ekologiczne naszej gminy, omawiając inwestycje m.in. dotyczące gazyfikacji i ponadgminnego wysypiska. Czwarty konkurs ekologiczny pod nazwą Chronimy glebę obejmował wystawę rysunków i plakatów o tej tematyce oraz specjalnie przygotowane występy artystyczne. Tu nie było zwycięzców i przegranych. Wszystkie grupy otrzymały nagrody za pracę i poświęcenie, jaką włożyły w przygotowanie się do tego wspaniałego konkursu. Żyją gorące, by człowiek nie nadużywał swej mocy, aby ten pejzaż ziemi odwiecznej, zdobiony polem, morzem, lasami, poczuł się na zawsze bezpieczny. Pragniemy przecież my sami. Czy ktoś widział kiedyś pawia, kiedy pióra swe rozkłada, przypomina ziemię wiosną, kolorową i radosną? Ja jestem ziemia. Przez co na imię jej było Macocha. Macocha miała wszystko na haftki, przez co była brzydsza od wszystkich, nie wspominając pralki automatycznej.